mieszkam już po raz kolejny tej wiosny. I dzięki tej akcji Operacja Czysta Rzeka czyścimy rzekę Zielawę. W niedzielę czyściliśmy też rzekę Lutnie z koryta i drogi, które prowadzą do tych rzek. Mamy dzisiaj ponad 70 osób zgłoszonych, podzielnie jesteśmy na kilka ekip, które sprzątają od Łomas, od cmentarza, tutaj do Studzianki w stronę Ortela i do Kudowa. Dzieci, młodzież, dorośli, wolontariusze nie tylko z gminy Łomaza, ale także studenci z PSW z Białej Podlaskiej, którzy wspierają nas w tej ogólnopolskiej akcji. Dużo śmieci w Studziance jest? Jest bardzo dużo, no nie tylko w Studziance, wszędzie przy drogach tych śmieci jest bardzo dużo różnych, różnorodnych, od folii, po butelki, szkła, plastiki, opony, części samochodów ciężarowych nawet. Co roku sprzątacie i co roku tych śmieci jednak trochę jest? Dotychczas sprzątaliśmy przed sezonem kajakowym rzekę Zielawę z koryta, a w tym roku postanowiliśmy się przyłączyć do tej akcji ogólnopolskiej i zrobić to razem z gminą Łomazy, tak oficjalnie. Co zrobić, żeby ludzie nie śmiecili? Przede wszystkim, żeby każdy raz w tygodniu chociaż podniósł papierek, który zobaczy po drodze, albo puszkę i folię, to wystarczy, żeby już tych śmieci tyle nie było. A przy okazji, jak bierze ze sobą pełne na przykład butelki, to niech zabiera ze sobą puste. Kupuje się, płaci się kaucję, bądź wypija się dane napoje, to warto to wrzucić do śmietnika, czy nawet do samochodu schować, żeby matki natury tak nie niszczyć. Właśnie widzę, ciekawe znaleziska tutaj macie. Coraz ciekawsze. Taki zderzak od samochodu chyba tutaj leży, a to opona, ale jakieś większe gabaryty, tak. Idziecie przez Studziankę, jak tam sytuacja wygląda? Dużo śmieci, najwięcej butelek. Chciałam powiedzieć, że myśmy się nie spodziewali, że tyle będzie śmieci tutaj przy drodze. Jest naprawdę bardzo dużo. Jak nie jest, tak siedzie, to nie widać, bo wszystko jest tak rzucane i rzucane. Jest mnóstwo butelek. No i jeszcze nie będę mówiła czego, bo... Znaleźliśmy różne butelki, nawet znaleźliśmy płynu do prania plastikowym rzeczy. Tu jest po prostu... Nie spodziewałam się tego, że będzie tyle śmieci. Jak się chodzi, jeździ, to tego nie widać. Tak, to prawda. Po prostu ludzie nie biorą sobie tego pod uwagę. Co robić właśnie, żeby ludzie nie śmiecili? Jest, po prostu są różne kontenery, wystarczy podjechać i wyrzucić. A ludziom się nie chce i tak śmieci, wy sprzątacie co roku i co roku jest tak samo brudno. Dokładnie. I nie szanują tak, nie szanują i też zanieczyszczają środowisko.